No więc wracam sobie z jakiejś jednej zrobionej misji. W spokoju myśląc, że dojdę sobie do miasta. Tym razem nie, bo po raz kolejny musieli mi się odrodzić stworki. I znów muszę się z nimi głupio męczyć, traci się amunicję. Ekspa zniknienia wcale tak naprawdę są zbyt niskie na mój obecny poziom. No tutaj kolejny nieprzyjemniaczek. Właśnie to jest irytująca rzecz. Ten respaw potworów, znany choćby z Fable, jest za każdym razem trzeba było się uporać, jak się przechodzi jedną ścieżką i się nią wraca z tymi samymi właśnie monsterami. Diablo tego nie było. W Diablo odradzało nam się tylko wtedy, kiedy wyszliśmy i znów zaczęliśmy nową grę. A tutaj respawn jest po prostu co jakiś czas. Jak zauważyliście, świat Borderlanda wygląda bardzo imponująco. Tutaj szacun dla projektantów wciąga. On potrafi po prostu zapoznać się doskonale z klimatem gry. On nas wciąga i tak się to właśnie toczy. Jednocześnie chciałem wspomnieć o kolejnej niezbyt satysfakcjonującej mnie tutaj rzeczy, gdyż akurat tego wam tutaj nie pokażę, ale w Diablo podobny problem występował. Nasz często jesteśmy zmuszani do misji głównowątkowych, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie ich wykonać, gdyż wystarczy, że mamy jeden, dwa levele niższe niż preferuje właśnie wykonanie tego zadania mieć dany level. Wówczas nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozprawić się z danym delikwentem. Uwierzcie mi, że ile ja musiałem się często namęczyć, ile pieniędzy stracić i nerwów, aby jakiegoś danego bossa zniszczyć, którego na kilka poziomek wyżej po prostu rozwalam z palcem w tyłku. Naprawdę nie jest to przyjemna rzecz. Tylko warto czasem wbić więcej tych poziomów na pobocznych zadaniach, aniżeli od razu pchać się w główny wątek gry. Jednocześnie, jeśli już mówimy o głównym wątku, zawiera on przynajmniej 20 godzin mięsistej zabawy, a wiadomo, że wliczając w to resztę zadań, wszystkie zadania, jednocześnie grając wszystkimi postaciami, to naprawdę Borderlands oferuje furę po prostu zabawy każdemu z graczowi. O grafice sobie pogadaliśmy. Spadaj. No, kolejny bieg. Ale może tak. Matko, co to superdiwi jesteście? Boże, daj się mi zrobić recenzję, jak głupie cioty. Kolejny chcesz? Najedz się, łowiec, suko. Dobra, teraz mnie wkurzyłeś. No właśnie ten mój tryb furii. Właśnie byliście go w stanie zobaczyć. Ale pokażę się z tą grafice, a co z audio? Audio prezentuje się w tej grze, jakbym powiedział, na miarę oszukiwań. Jak często występują akurat u mnie, nie wiem, gdzie indziej, poziomy audio niektórych poszczególnych dźwięków są często dziwnie zrobione, gdyż na przykład głosy, powiedzmy, innych postaci słychać bardzo dobrze. Tymczasem nasz bohater, kiedy coś wypowie, jest to po prostu jest to zbyt cicho. Rzadko jesteśmy kiedy to w stanie usłyszeć na normalnej głośności, na jakiej gramy. Tak samo jest podobnie na przykład z dźwiękiem jazdy samochodem. Jeszcze paroma innymi. A tak poza tym to nie mam więcej chyba zarzutów, jeśli chodzi o audio, dźwięk i tym podobne. Generalnie czy jestem w stanie polecić tą grę? Ja myślę, że tak, jestem i to bardzo jestem w stanie polecić tą grę. Tym bardziej, kiedy do gry wchodzi jeszcze rozgrywka sieciowa, gdzie tam ta opiera się podobnie, właśnie bardzo podobnie, chyba nawet tak samo, generalnie tylko, że mniej graczy może brać nie udział, bo tylko 4, max 4 osoby. To wówczas jesteśmy jeszcze bardziej w stanie się w to wciągnąć, nie wyjść z tego. Ja naprawdę szybko tracę poczucie czasu, kiedy odpalam Borderlanda. I wydać na nią jakiekolwiek pieniądze to nie jest żaden grzech. Genialnie po prostu tak w nieoczekiwanym momencie wyszła gra, o której wcześniej nikt zapewne nie miał okazji słyszeć. Zresztą same studio Gearbox Software
również znane wielu graczom nie jest. Tak więc miłe zaskoczenie tutaj dla wszystkich graczy, jeśli chodzi o Borderlandsa. I co jeszcze? I chyba to wszystko. Jest to moim zdaniem kolejna nieudana recenzja, jak zawsze. No, już nigdy chyba nie robię takich rzeczy porankiem. Tym bardziej nie wiem, co ty myślisz, jeśli chodzi o urywkach z gry, tylko o normalnym gameplay z komentarzem, jak do tej pory. Może mi ty wybuch tą pomożecie. Na razie.